Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jest ze mną pan Andrzej Fabisiak, który jest reżyserem, menadżerem, pedagogiem, animatorem kultury oraz felietonistą. Od już bardzo wielu lat jest również zastępcą dyrektora w jednym z większych teatrów w Olsztynie, w Teatrze imienia Stefana Jaracza. Czy wszystko się zgadza? Tak, zgadza się. Dobrze, to witam pana. Witam, dzień dobry. Dobrze, i mam dla pana kilka pytań. Zechciałby pan odpowiedzieć na te pytania? No, bardzo jestem ciekawy, co to za pytania. Dobrze. To pierwsze pytanie. Jaki był spektakl, jaki pan wyreżyserował? Jeden z pierwszych albo pierwszy. I ile miał pan wtedy lat? No, to takie trochę pytanie, które jest dość trudne dla ludzi teatru, bowiem moje zabawy w teatr zaczęły się chyba podczas pierwszych działań podwórkowych i wtedy już były takie pierwsze próby, gdzie tworzyliśmy grupę, no powiedzmy dzisiaj para kabaretową, i były też bilety, to były liście z pobliskiego drzewa. No i oczywiście byliśmy bardzo szczęśliwi, że przychodzi oglądać nas publiczność. No i później się potoczyły losy przedziwnie, bo nie jest to taki stereotypowy scenariusz na życiorys, że od dziecka marzyłem o tym, żeby pracować w teatrze. Nie. Chciałem od pewnego momentu związać swój los z kulturą. No i tak się zaczęło. Także od początku swojej pracy mam do czynienia, co bardzo mocno podkreślam, z amatorskim ruchem teatralnym, no i oczywiście z instytucjami profesjonalnymi. Jestem związany dzisiaj z Olsztyńskim Teatrem imienia Stefana Jaracza, ale też jestem od blisko 30 lat związany ze wspaniałym teatrem bez nazwy, który pracuje w Gieczwałdzie, gdzie reżyseruje spektakle teatralne. No i jak powiedziałem, jest to niesamowity dorobek. Bardzo mało jest w Polsce teatrów amatorskich, dorosłych, które pracują tak długo. Więc to przenikanie teatru amatorskiego i teatru profesjonalnego jest szalenie istotne i ważne, bowiem to jest fantastyczne odniesienie do sztuki teatru. A bez względu na to, jakimi metodami pracuje się w teatrze amatorskim czy profesjonalnym, to zawsze dochodzi do tej najważniejszej sytuacji, w której widz spotyka się z aktorami na scenie. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Czyli był pan młody bardzo, kiedy pan zaczynał? No, w szkole podstawowej, w szkole średniej były takie różne epizody, gdzie panie nauczycielki prosiły mnie o zagranie jakichś ról. W inscenizacjach takich szkolnych, podczas akademii, takie historie owszem bywały, ale jak już powiedziałem, to jeszcze nic nie oznaczało, jeśli chodzi o mój wybór zawodowy. Rozumiem. To teraz takie pytanie troszkę takie kompromitujące dla wielu osób. Jaka była pana największa wpadka w teatrze? Jako reżyser, jako aktor może też czasem? Ale to jest bardzo ciekawe pytanie. I myślę, że pewno bardzo dużo było takich sytuacji, gdzie były wpadki. To jest dość oczywiste. Ale myślę, że powiem o takim jednym zdarzeniu. To była chyba dość mocna wpadka, tak. A mianowicie była taka znana w Polsce piosenkarka Żanna Biczewska,
która no, przyjeżdżała do Polski z Rosji i miała recitale, koncerty, była no, bardzo znana wtedy w Polsce i mnie Bogusław Sobczuk, człowiek, który przez wiele, wiele lat trudnił się między innymi konferansjerką, poprosił o to, żeby poprowadzić jej koncerty. No i tak się stało. Wszystko było dobrze w Olsztynie, w jakiejś tam innej miejscowości też, ale w pewnym momencie wylądowaliśmy w teatrze w Białymstoku. I tam się okazało, że publiczność wspaniale znająca język rosyjski zbuntowała się, kiedy zaczynałem im mówić, a tak było w scenariuszu napisane, że o czym będzie śpiewała Żanna Biczewska. Okazało się, że dla nich nie było żadnych problemów, bo oni to znali. I w momencie, kiedy mówiłem też teksty, bo tak się umawiałem z Żanną Biczewską, że będę wymieniał tytuły w języku rosyjskim, zauważyłem też przedziwną reakcję publiczności, a to się czuje, że coś jest nie tak. No i Po pierwsze, publiczność była nastawiona wrogo do mnie, ponieważ po pierwsze mówiłem, o czym będzie śpiewała Żanna Biczewska, a to było bardzo duże faux pas, a po drugie też no, prawdopodobnie nie było u mnie udarzenia, czyli akcentu rosyjskiego i mówiąc tytuły w języku rosyjskim, być może podpadłem publiczności. Tak więc wydaje się, że to scenariuszowa dość duża wpadka, bo trzeba było tylko i wyłącznie prezentować artystkę, a publiczność świetnie by sobie sama poradziła już, jeśli chodzi o treść piosenek i tytuły. Rozumiem. No to śmieszne, zdecydowanie. A czy zdarzyło się panu kiedyś wyreżyserować jakiś spektakl, który był taką jakby klapą, że tak kolokwialnie powiem, który się nie udał po prostu? No nie, zdecydowanie nie. Nie mogę tak tego określić. Myślę, że jedne spektakle były lepsze, drugie gorsze, ale nie mam takich odniesień, że coś mogło być już tak niedobrego, że poniosło ewidentną klapę. Nie mam takich doświadczeń i wspomnień. Rozumiem. A teraz takie pytanie praktyczne. Czy trudno jest zajmować się takim teatrem, jak ten teatr, w którym teraz jesteśmy, Teatr Stefana Jaracza? No to wszystko zależy od doświadczeń ludzi. Pamiętajmy o jednym. Teatr jest sztuką zespołową. Mówię to, podkreślając bardzo mocno, bo tu samemu nikt nic nie jest w stanie zrobić. Tak jak na scenie grają aktorzy i jeśli drugi czy trzeci plan w sztuce nie będzie współpracował z aktorami grającymi główne role, to nic z tego nie wyjdzie. I tak samo, jeśli zespół techniczny, czyli począwszy od montażystów, oświetleniowców, akustyków, nie będą współpracować, to absolutnie jest niemożliwe, żeby dojść do efektu, jakim jest premiera. A pamiętajmy jeszcze, że przecież oprócz aktorów, zaplecza sceny, to są jeszcze różnego rodzaju pracownie, prawda? Czyli to wszystko jest jeszcze w obszarach zarządzania administracją. Przecież trzeba utrzymać budynek, trzeba płacić za media, trzeba remontować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to no, dość potężna
instytucja. U nas jeszcze dodatkowo jest szkoła aktorska, więc troszeczkę się różnimy od innych teatrów. Natomiast chcę powiedzieć, że wszystkie te osoby, które pracują w teatrze, musi cechować profesjonalizm. To jest szalenie istotne i ważne, dlatego że jeśli któraś z tych cząsteczek, któryś z trybików przestanie funkcjonować, no to niestety będzie się to odbijało na tym całościowym efekcie i praca, która jest szalenie analityczna, zawsze jest to proces, no nie będzie miała tych wymiernych efektów, a wymierne efekty w teatrze, no to przede wszystkim publiczność, która chce przychodzić, nie tylko po to, żeby rozerwać się, jak się mówi potocznie, ale przede wszystkim przychodzi po to, żeby rozmawiać. My byśmy bardzo życzyli sobie, jako zespół teatru, żeby widz chciał przychodzić do teatru, żeby rozmawiać o tych sprawach, o tych problemach, które go nurtują w rzeczywistości, w której żyje, żebyśmy wspólnie mogli kreować no, naszą wspólną rzeczywistość, a to jak zwykle są szalenie trudne tematy, ale jakże ważne dla naszego życia. No tak. A czy, bo wiemy, że teraz teatry są czynne, ale nie występują dla ludzi. Jak wygląda dokładnie teatr w tej chwili, w czasie pandemii? No wbrew pozorom, to na zewnątrz, przechodząc ulicą 1 Maja, patrząc na budynek, zdajemy sobie z tego sprawę, że no nie gra teatr, czyli on no jest nieczynny, a to jest nieprawdą, bowiem przecież odbywają się próby. W tej chwili trwają próby do spektaklu Zielonej Gęsi Gałczyńskiego. Mamy w tej chwili warsztaty prowadzone przez reżysera Adama Nalepę w studium aktorskim. Też jest realizowana scenografia do spektakli. Nagrywamy też spektakle po to, żeby prezentować je w przestrzeni wirtualnej, online, na naszej stronie internetowej. Przygotowujemy też repertuar w tej przestrzeni, do której żeśmy się już przyzwyczaili, czyli pracują pracownie, pracują pracownicy zaplecza, administracji i myślę, że bez względu na to, co się dzieje, bez względu na to, że coraz częściej odkrywamy nowe możliwości, jakie niesie ze sobą przestrzeń wirtualna, to wszyscy tęsknimy, wszyscy pragniemy, żeby w końcu można było dostąpić tej najpiękniejszej, metafizycznej sytuacji spotkania na żywo widza z aktorem. No tak, tak. Mówi Pan, że teatr się zmienia, przystosowuje się do obecnych sytuacji. A jak według Pana będzie wyglądał teatr za 20 lat? Czy będzie się bardzo różnił od tego, jak wygląda teraz? Myślę, że nie do końca. Te wszystkie techniki, które zawładnęły w tej chwili teatrem, niewątpliwie one jeszcze przed pandemią były stosowane, więc nie jest to żadne odkrycie. W tej chwili tego jest znacznie więcej. Natomiast myślę, że nie ma takiej szansy. Za 20, za 100 lat teatr będzie tak funkcjonował jak w starożytności, czyli zawsze w relacjach na żywo, kiedy aktor będzie rozmawiał z widzem. Innej szansy nie ma, nawet jeśli będziemy mieli wspaniałe, fantastyczne możliwości techniczne, to jest ten żywy kontakt nie do zastąpienia. Dobrze. To teraz takie ostatnie pytanie na koniec. Co Pana inspiruje? Ja namawiam swoich słuchaczy w studium aktorskim do tego, żeby być bardzo otwartym na świat.
I mnie inspiruje mnóstwo dziedzin życia, począwszy od obserwacji tego, co się dzieje w życiu miasta, jak się zachowują ludzie, poprzez różnego rodzaju kontakty z literaturą, ze sztukami plastycznymi bardzo. No myślę, że muzyka ma bardzo duży wpływ. Czyli reasumując, starajmy się korzystać z tego, co daje nam ta najbliższa rzeczywistość. Wcale nie potrzeba wyjeżdżać do Metropolitan, żeby zobaczyć spektakl operowy. Wcale nie trzeba wyjeżdżać do Warszawy, Krakowa czy Gdańska. Można w naszym najbliższym otoczeniu brać udział w życiu instytucji kultury. Można chodzić do biblioteki i wypożyczać książki. To można rozmawiać z ludźmi. To wszystko daje bardzo duże możliwości do tego, żeby korzystać, czerpać i w sumie inspirować, bo to jest bogactwo, którego my niestety nie dostrzegamy. Dobrze, dziękuję bardzo. To dziękuję. Tyle właściwie. No. Dziękuję.